Działalność nierejestrowana w większości z nas kojarzy się z firmą bez ZUS-u. W sumie jest w tym dużo prawdy, ale no właśnie, nie dla każdego rodzaju działalności. Z tej strony Jan Brat, to jest kanał BizPlaner o dotacjach i biznesie i dzisiaj porozmawiamy sobie o działalności nierejestrowanej w kontekście usług. Zostań ze mną do końca, a dowiesz się, co zrobić, by otrzymać wartościowy prezent, w którym omawiam wszystkie dotacje na założenie działalności gospodarczej w 2024 roku. Działalność nierejestrowana to świetne narzędzie do sprawdzenia pomysłu na biznes. Także polecam to swoim klientom, dla których zdobywam dofinansowanie, aby mogli sprawdzić kształt swojej oferty i dopasować idealnie do potrzeb klienta jeszcze przed założeniem firmy. Do tej pory nie było jednej interpretacji dotyczącej, czy działalność nierejestrowana w zakresie usług może być bez ZUS-u, czy jest quasi-zleceniem i powinna być ozusowana. W zależności od oddziału ZUS-u chodziły różne interpretacje. Ostatni projekt ustawy miał to wszystko unormalizować i wprowadzić równe zasady dla każdej działalności nierejestrowanej, bez względu czy będzie to produkcyjna, usługowa czy handlowa, każda z nich miała być zwolniona z ZUS-u. Nie wiem dlaczego, ale działalność usługowa jest traktowana trochę po macoszemu i wręcz dorzuca się im ten niepotrzebny obowiązek dodatkowych opłat. Coś, co w 2018 roku, mówimy o działalności nierejestrowanej, miało pomóc przedsiębiorczości zwolnić z opłat ZUS-u. No niestety, ale nie dla każdego będzie takie optymistyczne. ZUS negatywnie zaopiniował projekt ustawy, wskazując, że działalność usługowa w zakresie NDG jest quasi-zleceniem i musi być ozusowione. Jakie niesie to konsekwencje? Przede wszystkim osoby, które chcą ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Pracy do 49 tysięcy złotych lub preferencyjną pożyczkę z umorzeniem, mają podgórkę. Żeby ubiegać się o te środki, musicie być zarejestrowani w Urzędzie Pracy i nie podlegać innym ubezpieczeniom niż te, które wynikają ze statusu osoby bezrobotnej. W przypadku, jeżeli macie zamiar sprawdzić pomysł na działalność gospodarczą poprzez nierejestrowaną działalność usługową, jesteście zmuszeni opłacić ZUS. Po opłaceniu ZUS-u automatycznie tracicie status osoby bezrobotnej i nie możecie ubiegać się o 49 tysięcy złotych lub 163 tysiące preferencyjnej pożyczki z umorzeniem, ponieważ dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych. Czy osoby, które zamierzają prowadzić działalność nierejestrowaną w zakresie usług, są na 100% straconej sytuacji? No właśnie nie. Są takie rozwiązania jak inkubatory przedsiębiorczości. Mówiłem o nich na moim kanale wcześniej. Zapraszam Cię do obejrzenia tego materiału, które użyczają niejako swojej osobowości prawnej za drobną opłatę miesięczną. Korzyścią inkubatora przedsiębiorczości będzie dla Ciebie testowanie pomysłu na działalność gospodarczą bez żadnego limitu miesięcznych przychodów, co oczywiście uwalnia Twój potencjał. Opłata za inkubator przedsiębiorczości jest niska i z reguły waha się między 300 a 400 zł. Jak wypłaca się środki z takiego inkubatora i jak połączyć to z dotacją? Bardzo często mi o to pytacie. Wypłata pieniędzy, które nazgromadziłeś w inkubatorze, następuje na Twoje wyraźne zgłoszenie. W tym momencie podpisuje się umowę zlecenie lub o dzieło i wypłaca te środki. Oczywiście są ozusowione. To zgadzamy się w 100%, ale nie musisz zakładać działalności gospodarczej, płacić dużego ZUS-u, tylko ten, który wynika z umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Jak połączyć to z dotacją? Jeżeli jednocześnie chcesz sprawdzić swój pomysł na biznes, być osobą bezrobotną, bo nie potrzebujesz wypłacać tych środków, to oczywiście możesz zarejestrować się w Urzędzie Pracy i ubiegać się o dotację z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych do 49 tysięcy lub preferencyjną pożyczkę z umorzeniem do 163 tysięcy z umorzeniem. Do momentu, kiedy nie wypłacisz środków, nie jest podpisywana z Tobą żadna umowa zlecenie czy o dzieło i wciąż możesz zachować status osoby bezrobotnej. Po otrzymaniu środków większość urzędów pracy w przypadku dotacji pozwala utrzymywać się nie tylko z własnej działalności gospodarczej, ale także umów zlecenie czy o dzieło. Jedyny zakaz dotyczy wyłącznie umów o pracę. Jeżeli uzbierałeś odpowiednią kwotę po założeniu działalności z dotacji, możesz sobie wypłacić je na zlecenie czy o dzieło. Tak samo w przypadku preferencyjnej pożyczki wsparcie w starcie. Jak widzisz,
Świat dotacji ma wiele kruczków prawnych, dlatego warto zaobserwować mój kanał, zostawić łapkę w górę, bo dzielę się coraz ciekawszymi informacjami na temat dotacji, pewnych kruczków prawnych, ciekawych połączeń. Nie wiem dlaczego, ale wciąż 90% osób, które lajkuje, komentuje moje materiały, wciąż nie włączyło subskrypcji. Zrób to i pomóż mi walczyć z algorytmami YouTube'a. A teraz obiecany prezent. Jeżeli chcesz dostać darmowego e-booka, w którym omawiam wszystkie dotacje na start działalności gospodarczej w 2024 roku, to skomentuj ten materiał słowem dotacja i napisz, w jakiej branży chciałbyś założyć firmę. Jeżeli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego dofinansowania dla Ciebie, Twojego pomysłu na działalność, lokalizacji, w której będziesz miał siedzibę, możesz także bezpośrednio skontaktować się ze mną. Dlatego zapraszam Cię też do bezpośredniego kontaktu przez moją stronę internetową. To był Jan Bras, kanał Bizplaner. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!